Cześć, witajcie, z tej strony Robert, 398 Q&A dzisiaj. Przepraszam, że to jest niedziela, a nie sobota, ale wczoraj byłem sam z dziećmi i to było niewykonalne z mojej strony, żeby to wczoraj nagrać, niestety. Jeżeli chodzi o zeszły tydzień, to w ogóle też takie plany, powiedzmy, na przyszły tydzień, bo trochę się chyba pozmienia. Miałem wrażenie, że jednak uda mi się troszkę więcej ponagrywać, a niestety nie. No to od zeszłego tygodnia mieliśmy i Sony Xperia 1, mieliśmy MatePada 11 i Tech Newsy mieliśmy. Jeszcze szykuję dla Was jeden taki bardzo długi materiał, nie wiem kiedy on się pojawi, bo jeszcze muszę go do końca zmontować. Pojawi się jeszcze recenzja pewnego telefonu Vivo. Mam jeszcze kilka innych telefonów, tylko chyba są jakieś embarga na testy tych urządzeń, więc ja sobie je testuję, ale nie wiem kiedy one schodzą, 10, 15, coś takiego, więc troszkę będzie tych modeli, ale nie wszystko pojawi się od razu, bo ja też mam teraz mocno wyjazdowy tydzień, w sensie przez cały tydzień praktycznie mnie nie będzie. Więc może być mniej filmów na kanale, ale zobaczymy, może uda się jakoś to nadrobić gdzieś tam w trasie. Wezmę sobie lampkę, żeby pomontować w drodze. Ale przechodzimy sobie do pytań z zeszłego tygodnia. Robert Kubica. Nie wiem, dlaczego akurat tych słów kluczowych nie wycięło w tym komentarzu, ale że ten niemiły pan napisał, że na wszystkim się zna Alfa i mogę z niego, jak zawsze, jak kupuję nowy telefon, czytam recenzję o nim. Robert, nie przejmuj się takimi ludźmi, pozdrawiam. Znaczy, ja nie miałem zamiaru nikomu tam ubliżać czy coś, tylko po prostu, no powiedzmy sobie szczerze, no nie na wszystkim jesteśmy w stanie się znać. Ja się nie znam na wszystkim i się otwarcie tego przyznaję i o wiele rzeczy pytam. I po to jest wyszukiwarka Google, żeby zapytać, jeżeli się czegoś nie wie, bo czasami odpowiedź jest naprawdę bardzo prosta i w pierwszym albo w drugim, no dobra, w drugim albo w trzecim wyniku wyszukiwania, bo pierwsze dwa to są reklamy. I rzeczywiście, no ja rzadko kiedy nawet na Twitterze czy gdzieś na Facebooku pytam kogoś o coś, bo najpierw próbuję znaleźć rozwiązanie sam, a tym bardziej, że jeżeli nie znam się na czymś, a jeżeli odpowiedzi, które znalazłem, nadal wzbudzają we mnie, powiedzmy, takie wątpliwości, no to wtedy dopytuję oczywiście osoby, które się na tym lepiej znają. Cześć Robin, mam pytanie, Zbigniew Kujawa pyta, odnośnie Galaxy S20 FE 4G, wersja ze Snapem 865, znalazłem za 2300-2350, o dziwo dużo sklepów zaczęło podnosić cenę tego modelu na 2700, natomiast T-Mobile jest promocja, znaczy jeżeli sklepy zaczęły podnosić, to znaczy, że ich jest mało, tak? To jest jedyne wytłumaczenie, w sensie jeżeli jest duże zapotrzebowanie, mało sztuk, to można sobie podnieść cenę, dość naturalne. Natomiast T-Mobile jest promocja na wersję z Exynosem, która kosztuje 2000 zł. Wybrać droższą wersję ze Snapem, czy oszczędzać 350 i wziąć Exynosa? Czy różnice w działaniu i wydajności są według Ciebie warte dopłacenia kilku stówek? Czy może jest już trochę późno, żeby brać ten model w końcu zeszłoroczny smartfon? PS, potrzebuję czegoś na 2 lata, aktualnie mam Redmi Note 5. Znaczy, względem Twojego poprzedniego telefonu, to i tak to będzie Future Science Cosmos, będzie dużo lepszym telefonem. Faktycznie jesteśmy w takim momencie, że niedługo premiery nowych Samsungów, nie wiadomo czy się pojawi wersja S21 FE. Ja bym po prostu poczekał, bo to jest kwestia tygodnia, tak, kiedy te telefony się pojawią. Premiera jest 11 i wtedy się dowiemy. Jeżeli będzie wiadomo coś, no to spoko i wtedy ocenisz, czy warto czekać, czy też nie. Może będzie jakaś przedsprzedaż, więc cena finalnie nie wyjdzie jakoś dużo więcej niż za S20 FE, a będziesz miał telefon świeżutki, tak zupełnie nowiutki, a nie roczny. Jeżeli natomiast okaże się, że cena jest zaporowa, albo że wygląda źle, albo że zmian jest za mało względem ceny, no to będziesz polował na tą wersję, na którą polowałeś, tym bardziej, że powiedzmy o tydzień to się nie powinno tutaj nic zmienić. Więc pewno bym poczekał, natomiast jeżeli chodzi o różnicę między tymi urządzeniami, znaczy, no nie wiem, no pewno będzie się ten Snap może mniej grzał niż ten Exynos 990 i lepiej trzymał na baterii, ale to są właściwie tyle, jeżeli chodzi o różnicę. Ja zwrócę uwagę, że pewno dla statystycznego użytkownika różnice są marginalne, może najbardziej odczuwalne powiedzmy gdzieś tam w baterii. Natomiast na pytanie, jeżeli to jest Twój budżet, który jest już tak bardzo mocno naciągnięty, już naprawdę ani złotówki więcej nie chcesz dawać, to kupno u operatora zawsze ma jeden sens, tak? Że można, jeżeli bierze się ten telefon powiedzmy w abonamencie, że można sobie go rozłożyć na raty albo ewentualnie
nie wiem, czy teraz jest tak, kiedyś tak chyba było, że można brać telefon na kartę i wtedy można rozłożyć sobie go też na raty, powiedzmy za sam model. Nie wiem, czy to nadal obowiązuje, czy też nie, ale jest to zawsze gdzieś tam wygodne, że po prostu nie trzeba tej gotówki na start tak od razu wydawać. Natomiast no ja bym poczekał, no to jest kwestia tygodnia, kiedy się dowiemy, właściwie kilku dni, kiedy się wszystkiego dowiemy. I powinny też już być, jeżeli pojawi się taka wersja, to powinny być też już polskie ceny gdzieś tam znane, więc sytuacja będzie dużo bardziej klarowna. Glegal. Jaki smartfon do 2000 zł? Zastanawiam się nad Mi 11 Lite, 5G, Oppo Reno 5G, Samsung A52. A czy w chwili obecnej bym powiedział, że albo A52, albo Nord 2, natomiast jestem w trakcie testów Mi 11 Lite'a, więc jeszcze potrzebuję paru dni, żeby sobie wyrobić osąd. No i później przejrzeć sobie swoje recenzje A52 i Oppo Reno 5, żeby przypomnieć sobie, jak te telefony działały, co tam miały na pokładzie i tak dalej, żeby móc powiedzieć, który jest ewentualnie lepszy. Znaczy, stricte technicznie, jeżeli chodzi, już pomijając specyfikację kwestii tego, że które urządzenie jest takie bardziej zbliżone do flagowców, nie mówię o wydajności, ale o tym, że wszystko ma, czyli wodoodporność i głośniki stereo dobre i tak dalej, jest A52 na pewno 5G, bez dwóch zdań, tam ekran jest 120 Hz, więc tak na papierze A52 pewno bym wziął. Ogólnie, jeżeli nie chcesz wydawać więcej, to można wziąć A52, zwykłą wersję, w sensie nie 5G, i wtedy nadal jest ekran 90 Hz, reszta rzeczy zostaje tak samych, no jest inny procesor, słabszy nieco i właściwie tyle. Więc opcji jest kilka, jeżeli byś chciał trochę przeoszczędzić, ale myślę, że no, mam nadzieję, że w ciągu tygodnia uda mi się już tego Mi 11 Lite 5G też skończyć testować. Jacek Krzytow. Robercie, dziękuję za odpowiedź. Mając podobne obawy, co w sprawie gwarancji, zdecydowałem się i kupiłem S21. Sprzęt mocarny, ale barwa zdjęć z automatu gorsza niż poprzedniku, czyli LG G7. G7, znaczy LG ogólnie miały bardzo naturalne zdjęcia. Samsungowe są takie podrasowane, żeby od razu wrzucać na social media. Można oczywiście sobie to trochę skompensować. Ja bym ten optymalizator na pewno wyłączył, który też na pewno trochę miesza, ale on też aż tak bardzo nie zmienia zdjęcia, jak na przykład tryby AI w innych telefonach. Więc tutaj pewno musiałbyś się pobawić w tych dodatkowych ustawieniach, które są gdzieś tam głębiej zakopane w ustawieniach aparatu. No ale ogólnie, rozumiem, że jest tendencja dla ludzi, że niektórzy chcą mieć bardzo naturalne zdjęcia i tak dalej, dopiero sami się pobawić, ale Eski, no jakby dużo rzeczy robią za nas po prostu. Ja uważam, że te zdjęcia są naprawdę bardzo dobre i takie jakby nieangażujące. Robisz zdjęcia, nie wiem, w jakich warunkach, ono na pewno wyjdzie bardzo dobre. Na pewno, znaczy w przypadku Samsungów jeszcze jest taki plus, że bardzo rzadko, naprawdę bardzo rzadko psują te kolory w przypadku czerwieni, różu, fioletu, tak? To są te kolory newralgiczne dla innych marek, gdzie w trybie AI, jeżeli one są włączone, czy tam jakieś upiększacze, niestety bardzo często robi się z tego jedna wielka plama. W Samsungu czegoś takiego nie ma, nie zawsze, znaczy zdarza się jakoś tam okazjonalnie, ale ogólnie nie powinno być z tym problemu. Marcin Soczyński, dlaczego uważasz, że Deezery się nie liczy? Co masz na myśli? Znaczy, powiem szczerze, że nie korzystałem z niego bardzo dawno i wydaje mi się, że po pierwsze, no, względem, nie wiem, Tidala, Hi-Fi, czy Spotify, które będzie miało Hi-Fi, czy Apple Music, Deezer nie ma żadnej wyższej jakości. Po drugie, z tego co wiem, to ma jednak mimo wszystko mniej użytkowników. No i jako taka niszowa, powiedzmy, platforma, tak mi się wydaje przynajmniej, jest bardzo mało jakichś takich promocji. W sensie Tidal widać, że po prostu walczy o przetrwanie i co chwilę są jakieś promocje tu w chipsach, tu coś tam, tu gdzieś w internecie się znajdzie jakiś kuponik, a w przypadku Deezera czegoś takiego nie ma, więc no nie wiem, nie wiem. Mikołaj PL18, cześć Robert, nadal tobie się iPhone 12 Pro Max ścina, bo wspomniałeś materiał, jakie aplikacje mam na iPhone i jak to porażka jest seria 12 i seria 11 jest lepsza przez to, albo to wina tego iOS-a. Czy ja jestem teraz na becie 15, więc ciężko mi mówić to o jakichś miarodajnych wynikach, bo byłoby to trochę zakłamywanie rzeczywistości, że nie wiem, czy jest płynnie, czy też nie płynnie. Na pewno na betach baterie nie są jakieś rewelacyjne, ale nie mam problemu jakiegoś ogólnego, żeby telefon zwalniał. Zauważyłem jedno na iOS-ie 15, o czym nie mówiłem w materiale, ale to wyszło po takim dłuższym użytkowaniu, że w momencie, kiedy się włącza tryb oszczędzania energii, widać ewidentnie, że urządzenie zwalnia. W sensie widać nawet czasami jakieś klatki animacji po przejściach z menu. Więc to jest coś, czego nie było na pewno na 14 i to jest... mogą to jeszcze wyeliminować, bo to jest, tak jak mówiłem, beta. Natomiast no, ogólnie nie mam jakichś zastrzeżeń, żeby coś się nie chciało uruchomić, żeby coś dużo wolniej działało.
Są momenty, gdzie nawet iPhone 12 Pro Max potrafi się ściąć, w sensie jak szybko zrobisz zdjęcie, przejdziesz do jakiejś innej aplikacji, uruchomisz jeszcze dwie inne, to potrafi. To nie jest tak, że to jest jakieś idealne urządzenie. Co sądzisz o aferze z pękającymi MacBookami z M1? 4 dni temu było sporo na ten temat, że pękają od tak, czy to otwierania klapy MacBooka, czy od przechylania kąta klapy, więc uważaj na swojego MacBooka. Znaczy, no ja naprawdę już trochę jeździłem swoim MacBookiem, bo wożę go właściwie za każdym razem, jak jadę do teściów. Nie są może to jakieś wymagające, powiedzmy, okoliczności, ale też bardzo często go przenoszę między salonem, między biurem. Robiłem kilka razy gdzieś tam coś na dworze. Nie obchodzę się z nim jak z jajkiem, powiedzmy, jakby ten okres tego urządzenia już minął, w sensie już po 2 miesiącach raczej trochę nie dbam tak o urządzenie, jak powiedzmy zupełnie nowe, takie tygodniowe, ale nie zauważyłem jakichś takich problemów. Oczywiście na pewno to jest kwestia jakiegoś przypadkowego uchylenia matrycy i nagle pęknie, ale na razie nie miałem z tym problemów. Nie widziałem też na Twitterze żadnych znajomych, którzy by mieli te MacBooki albo Ery, albo Pro i żeby coś im pękło, więc nie bagatelizuję. Może temat jest, powiedzmy, gruby i afera jest, ale na razie jakby nikogo, kogo znam, nie dotknęła. Dexrax Shin. Wiedziałeś, że powstaje Samsung A52s ze snapem 778G w Europie? Tak, tylko nie za bardzo rozumiem po co. Znaczy, w sensie wszystko spoko, tylko że to jest robienie tego samego telefonu, tylko z innym chipem, czyli będzie ciut mocniejszy. Nie wiem, czy akurat osoby, które kupują modele A52, A72, to są osoby, które liczą na to, że, nie wiem, wydajność będzie jakaś tam mega mocarna i tak dalej. Raczej to są osoby, które szukają telefonu, który oprócz indukcyjnego ładowania ma właściwie na pokładzie wszystko i są takim prawie flagowcami. I broń Boże, nikt nie patrzy tutaj na specyfikacje, tylko na jakby na możliwości i konkretne funkcje, tak? Czyli że masz 3 obiektywy w przypadku wersji 5G, czy tam A72 właściwie, masz 3 obiektywy, masz wodoodporność, głośniki stereo i tak dalej, więc jeżeli tam, znaczy ja nie widziałem, żeby były tam jakieś większe zmiany, jeżeli tam są jeszcze jakieś większe zmiany, w sensie, że coś jeszcze tam poprawione, to spoko, natomiast jeżeli to jest tylko wymiana procesora, to bez sensu, bo ta wymiana nie będzie pewno taka, powiedzmy, za darmo, tak, a musimy pamiętać, że ceny obecnych A52 już zdążyły spaść, więc dla nas to są takie, powiedzmy, naturalne ceny. I nagle wejdzie A52s, który będzie i tak droższy ze względu na lepszy procesor, a będzie droższy, jakby ta różnica będzie większa przez to, że podstawowe A52 i 5G zdążyły już trochę stanieć, więc za późno moim zdaniem. Znaczy ja rozumiem posunięcia producentów, że zostało nam miliard tych przednich ekranów, miliard klapek kolorowych takich, no to musimy zrobić nowy model, który dorzucimy coś nowego i go znowu sprzedamy, więc a całkowicie to rozumiem, natomiast nie uważam, żeby to było najlepsze rozwiązanie. Chyba że cena będzie regularna, będzie taka jak, powiedzmy, poprzedniego A52, A5G na przykład, no to spoko, tak, że, powiedzmy, za te same pieniądze właściwie jesteś w stanie wyrywać z lepszym protkiem. Kosmonauta, proponuję recenzję Sony Xperia 10 Mark III, jestem bardzo ciekawy, jestem bardzo zadowolony z niego, poza tym nie powinno być tak, że tylko na angielskim YouTube oglądam, bo na polskim YouTube bardzo mało dobrych recenzji jest tego smartfona. Tak, no ale ja nie mam jakby dostępu, tak, no bo w komputerniku go nie ma, a Sony na razie nie dało znać, żeby były te modele. Na początku w ogóle 10.3 miało być pierwsze, a dopiero później 1.3, ale było na odwrót, więc miałem najpierw 1.3, a 10.3 na razie nie wiadomo, kiedy się pojawi. No ja też bym chciał, bo to jest akurat dużo bardziej interesujące nawet telefon z punktu widzenia większości konsumentów niż 1.3, która jest bardzo, bardzo droga i, tak jak powiedziałem, nie jest dla typowych ludzi, więc no mam nadzieję, że to się zmieni. Frankfurt, ponownie myślałem nad A50, myślę o następcy, ale to co oferuję przypomina cyklopy z horrorów. OnePlus 8, piękny, symetryczny, no cudo, tylko to kto i po chy tak małe ogniwo wymyślił. Poco X3 Pro, AMOLED ukradli, nie ma co kupić, same potworki niesymetryczne. Wiem, ale mam taki gust i już. Znacie coś, czy czekać jeszcze rok? Znaczy, ciężko mi powiedzieć, no z tych symetrycznych telefonów to na pewno Pixel ewentualnie wchodziłby tutaj w grę, ale to chyba jest jednak trochę droższe urządzenie. Ja bym spojrzał na te A52, które wyglądają nie najgorzej, tak, jeżeli to chodzi o takiego następcę, to właściwie no wszystkie zmiany, które by były, byłyby in plus dla ciebie, przechodząc z jednego modelu na drugi.
No też nie wiem, czy kupowanie OnePlusa 8 jest jakimś tam super decyzją, bo to jest już no, ponadroczny telefon, więc ja bym jednak ewentualnie poczekał jeszcze teraz, albo szukał po prostu czegoś nowego później, no bo no, pytanie też, jaki budżet, tak? No, czy idziemy w średnią półkę nową, czy jednak we flagowca, ale rocznego? No, tutaj musisz sam zdecydować. Jeszcze raz, kolega, drugi koncept to kupić to poniżej, rozdzielić aplikacje pomiędzy oba urządzenia i tu mam pytanie, czy modem czyni z telefonu, tabletu, Samsung? Pozdrawiam. Nie rozumiem. Znaczy, jeżeli chodzi ci o to, że miałbyś tablet i czy możesz z niego dzwonić, to jeżeli one obsługują obydwa, nie wiem czy A50 chyba tego nie obsługiwał, jeżeli to przenoszenie i połączenie z urządzeniami, to tak, ale chyba A50 tego nie obsługuje, więc nie wiem, jaki tablet byś musiał do tego kupić, żeby to w ogóle zadziałało. Ale kompletnie nie rozumiem tego pytania, przeczytałem je 3 razy i może jestem ograniczony. Krycha 0431, kiedy recenzja OnePlusa Nord 2 5G? Znaczy, generalnie ona powinna już się pojawić, bo ja tego Norda wrzucałem wam pierwsze wrażenia, później go miałem nad morzem, więc jeszcze zrobiłem tam sporo zdjęć i generalnie mógłbym już wrzucać, bo i testy baterii wszystko mam zrobione, tylko po prostu brakuje mi czasu, więc nie wiem, czy to się uda w tym tygodniu, raczej nie, może w przyszłym zobaczymy. Ja też czekam, bo urządzenie dopiero w zeszłym tygodniu się pojawiło, także można już normalnie kupować i odbierać, więc czekałem też, czy się nie pojawią jeszcze jakieś aktualizacje, tak? Tak jak mówiłem w przypadku 1.3 Sony Xperia, to tam wyszło mi chyba 5 albo 6 aktualizacji. Tu jakoś nie dużo mniej, bo 3, ale no zawsze czekam, czy coś tam się jeszcze nie pojawia. Więc zobaczymy. No postaram się jak najszybciej, ale nie gwarantuję, że to będzie ten tydzień. DV7162 bez. Jakie takie moto życiowe, kto pytanie błądzi i to się sprawdza? Pozdrawiam. No tak, no ja nie mam. Znaczy, uważam, że po prostu ludzie chyba trochę się jakby wstydzą albo boją przyznać do tego, że czegoś mogą nie wiedzieć, tak? No a to jest naturalna sprawa, nie jesteśmy ekspertami we wszystkim. Patryk Łoś, co z twoim zdaniem Samsung zrobi ze swoim nazewnictwem budżetowców i średnich za kilka lat, jak dojdzie już na przykład do 9? A59, M59, to kolejne 0 na końcu, czy może powróci do nazewnictwa z rokiem w nawiasie? Które rozwiązanie byłoby najlepsze, by nazwa nie była zbyt skomplikowana? To oczywiście tylko takie gdybanie, bo teraz to chyba nawet Samsung nie wie. Pewno się nawet nad tym nie zastanawiałem, przyznam szczerze, bo wiedzą, że to jest tak jak w przypadku S-ek. Zrobimy Galaxy S1, tak, czy S, później Galaxy S2. Nie myśleli o tym, że później będzie 10, że nagle z 10 nie będzie 11, tylko będzie 20. Nikt się nad tym jakby nie zastanawiał za bardzo i myślę, że tutaj tym bardziej przy tych tańszych urządzeniach też na to nie patrzą. Nazewnictwo z danym rokiem w nazwie modelowym jest o tyle głupie, że po prostu nie wszyscy pamiętają dodać to, więc nie zawsze później wiemy, że na przykład nie wiem, A50 to będzie telefon, który nie powstał tam w 2019 roku czy 2018, tylko będzie to telefon, który będzie w 2027 czy 2028 roku. Chociaż oczywiście żartuję, bo po 10 latach to zapomnimy już o tamtym modelu, ale nazewnictwo z, powiedzmy gdzie jest data, jest o tyle fajne, że po prostu to się lepiej sprzedaje, tak? No bo to jest z danego roku. Tak jak widzisz telefon, który jest tam, nie wiem, a coś tam i jest jeden, a jest drugi jest 2021, tak? No to naturalnie w głowie masz gdzieś, że okej, wezmę 2021, bo jest nowszy, pewno świeżutki i tak dalej, więc jest to prosty zabieg marketingowy i myślę, tak samo jak wszyscy teraz dodają 5G. Pamiętacie, że przy poprzednich telefonach kiedyś jak wychodziły, to na początku też było wszędzie dodane 4G albo LTE we wszystkich ofertach, nazwach, wszędzie, gdzie się dało, a później to zniknęło i później były po prostu modele. I te 5G niedługo też przestaną być dodawane, no jeszcze trochę, no pewno z rok albo półtora, ale przestanie nie być dodawane 5G, kiedy już nie będzie modeli LTE, to wszystkie będą 5G i będzie można odpuścić, powiedzmy, ten dopisek. Paweł Dąbrowski, siemka, co wybrać na następcę S10 Plusa? ROGa 5 czy Zenka 8 Flip? Pozdro, dobra robota, Robercie. Dzięki. Znaczy pytanie, czy jeżeli jesteś osobą, której zależy głównie na ekranie do oglądania filmów, że ma być taka nieprzeszkadzająca tak dalej, to 8 Flip i aparat, który rzeczywiście, jeżeli nie korzystasz z aparatu do selfie i wkurza cię, że ci przeszkadza to z przodu. Plus dodatkowo automatyczne panoramy i to śledzenie. A tak na dobrą sprawę w każdym innym warunku wziąłbym ROGa 5. W sensie
i wydajnościowo, no bo mamy ekran 144 Hz tam. Oczywiście są to dodatki, jest telefon moim zdaniem nawet ładniejszy, szczególnie w tej wersji białej, którego ja miałem. Ma genialne, istnieje genialne głośniki, po prostu są najlepsze głośniki na rynku, jakie były. Można, zresztą tak samo jak w Rogu 3, może nawet w Rogu 3 były bardziej basowe, bym powiedział, ale i tak w Rogu 5 są świetne, są najlepsze głośniki moim zdaniem na rynku. Jest muzycznie świetny ten telefon, jeżeli ci nie przeszkadza górna, dolna ramka, to będzie naprawdę mega fajne urządzenie. Ja byłem naprawdę pod wrażeniem tego telefonu. No szkoda, że tak jak mówiłem w recenzji, że nie robią trochę bardziej jakby cywilnych wersji tych sprzętów, wtedy one na pewno by się też lepiej sprzedawały. Ale głowatka, mam pytanie do użytkowników telefonu Realme 8. Czy podczas rozmów telefonicznych trwających około 20-30 minut telefon bez powodu przestaje używać mikrofonu głośnika? Drugi rozmówca mnie nie słyszy i na odwrót, dzieje się tak podczas rozmowy tylko z jednym numerem telefonu. Sprawdziłem telefon wzdłuż i szerz, reset systemu nie pomógł. Jeśli ktoś ma pomysł, co zrobić, to dajcie znać. Telefon do serwisu mogą oddać dopiero w ostateczności. PS. Sprawdzanie telefonu z problemowym numerem nie wchodzi w grę. Czyli nie możesz po prostu karty telefonu tamtego nie można sprawdzić. No to jedyna opcja, która wchodzi w grę, to po prostu przed taką długą rozmową po prostu włożyć sobie kartę do innego telefonu. Do starego, pożyczyć od siostry, brata, mamy, taty, kogo tam się da. Obojętnie jaki telefon i zobaczyć, czy to występuje. Jeżeli tak, to znaczy, że problem jest albo w twojej karcie SIM, albo po stronie operatora, albo po stronie jakby tej drugiej osoby. No i to właściwie tyle, jak to można rozwiązać. Jeżeli to jest bardzo takie notoryczne, czy za każdym razem i przeszkadza, no polecam spróbować ewentualnie jako taka alternatywa zobaczyć na przykład, nie wiem, na dowolnej platformie właściwie, czyli nie wiem, Google Meet, czy WhatsApp, czy Messenger, czy cokolwiek, przez komunikator audio po prostu porozmawiać sobie i zobaczyć, czy to też się dzieje. Wtedy, jeżeli się to stanie, to znaczy, że coś jest, powiedzmy, z urządzeniem fizycznie, bo to niezależnie od platformy. Jeżeli się nie stanie, to znaczy, że coś jest związane albo z siecią, albo z kartą SIM. Jedną lub drugą, albo odbiorcę, albo nadawcę. Piotr, witam. Co pytania ze zmianą iPhone'a chcę doprecyzować. Wymieniłem 11 na 12 Pro Max w maju. Czy to był dobry ruch, czy lepiej byłoby się wstrzymać? Czy maj? No maj to jest jeszcze, powiedzmy, to jest mniej więcej, może nie połowa, no tak trochę więcej niż połowa od momentu, kiedy to urządzenie się pojawiło, więc też nie ma jakiegoś tam dramatu. Zresztą ja uważam, że po prostu, jeżeli jest miesiąc do premiery, tak jak mamy teraz sierpień, we wrześniu ma być premiera nowych iPhone'ów, to nie o to chodzi, żeby ej, już teraz na bank kupujcie nowe iPhone'y, bo będą na pewno lepsze. Nie, nie o to chodzi, tylko że to jest taki moment, że jeżeli faktycznie nie mamy jakiejś tam fantastycznej oferty, że telefon jest dużo taniej niż w regularnej, no to nie ma co kupować, bo może się okazać, że nowa generacja będzie miała coś, co ci będzie pasowało, co chciałeś, co na czym ci zależało, tak, na przykład mają być większe baterie. No zobaczymy, no ja bym po prostu nie podejmował decyzji. To jest tak, jak kupujesz samochód. Jeżeli wiesz, że za pół roku wychodzi, nie wiem, facelifting, tak, bo już widać wszędzie zakamuflowane modele gdzieś tam na ulicach, w jakichś czasopismach i tak dalej, no to raczej nie idziesz do salonu i mówisz, poproszę ten samochód z placu, który stoi, tak? Tylko czekasz na pół roku i wiesz, że za pół roku ten samochód będzie, powiedzmy, w odświeżonej wersji, tak? A nawet jeżeli on wyjdzie w odświeżonej wersji i, powiedzmy, facelifting nie będzie ci się podobał, to na pewno jeszcze się znajdą samochody, które są na placu albo które można jeszcze pewno czasami u dealerów zamówić z poprzednią konfiguracją, więc to tylko po to mówię, żeby po prostu samemu zdecydować, czy ta zmiana jest konieczna teraz, czy jednak może nowy model nie jest aż tak ważny. Okej, dodam, że iPhone 11 był przeznaczony dla dziewczyny, bo jej był bardzo słaby, a ona nie potrzebuje bardzo dobrego, chodzi o aparat w 11, moim zdaniem bardzo dobry aparat. Tak, jest bardzo spokojny, nie mam tam żadnych cen. Co myślisz o Greencelu Hub GC Connect? Nie mam. Nie testowałem tego huba. Znaczy nie, jeżeli to jest ten Connect 60, to chyba nie jest ten, który ja mam. To ja mam taki inny, taki kwadratowy. On działa spoko, wpisuje się. Co myślisz o wyszukiwarce DuckDuckGo? Nigdy nie korzystałem, nie wiem. Ciężko mi powiedzieć. Ja korzystam tylko z Chroma i tylko z Safari. Mam MacBooka Pro z 2019. Czy powinienem pomyśleć o zmianie na M1? Na pewno nie teraz. Teraz bym czekał, powiedzmy, co wyjdzie nowego. Znaczy, no w sensie M1 też już ma
No ile ma już? No już ma 9 miesięcy, więc raczej myślę, że za parę miesięcy pojawi się coś nowego. Jeżeli nie w listopadzie, pewno w listopadzie pojawią się jakieś nowe, odświeżone wersje. Nie mówię, że konkretnie Ery czy Pro, ale na przykład może po prostu MacBook jakiś 12 się pojawi albo coś takiego, więc na razie bym po prostu poczekał, bo to... Znaczy, no, M1-ki są w oko, tylko że może pojawi się zaraz jakiś sprzęt, który znowu będzie miał coś więcej i tak dalej. Jeżeli nadal działa, to bym się specjalnie nie spieszył ze zmianą teraz i czekał po prostu, co wyjdzie nowego po M1. Tomek Krakowski, dzień dobry panie Robercie. Muszę przyznać, że po 2 latach oglądania polskich youtuberów zostaję tu na kanale. Merytorycznie jest pan najlepszy, najbardziej rzetelny. Dziękuję. To zawsze jest kosztem oglądalności. Nie jestem już w stanie i nie mam czasu na oglądanie bajek opowiadanych przez innych. Bardzo się cieszę i ostatnio zawsze leci podcast w drodze na rowerze i do i w pracy. Niech kanał się rozwija, proszę dalej robić swoje. Chciałbym, ale to moja sugestia, aby pan się skupił troszkę kosztem foto na jakości ekranów i ich parametrach na dworze, słońcu. Ja sporo pracuję na dworze i używam urządzeń, na których niewiele widać, jest koszmarem. Nie wiem, czy tu się pisze na Q&A, więc jakby co, przepraszam. Pozdrawiam serdecznie, Tomasz Rakowski. Dzięki. Tak, tutaj się zadaje pytania. Bardzo to miłe. No, staram się, oczywiście, no, chciałbym, żeby te recenzje jeszcze tak finalnie mogły być bardziej takie, jeszcze bardziej pro pod względem testów. W sensie, nie byłby to jakiś wielki problem z mojej strony, żeby zakupić sobie jakiś kolorymetr i żeby sprawdzać te ekrany. Tylko pytanie, czy przy tych długich recenzjach, które u mnie są na kanale, czy ludzie w ogóle docenią to, że faktycznie, nie wiem, ktoś jeszcze patrzy na ekrany kolorymetrem, oprócz jakby jego subtelnej takiej obiektywnej oceny samego ekranu, więc no to jest taka rzecz, która wydaje mi się, że po prostu każde 10-20 sekund materiału w chwili obecnej dłużej niestety no, powoduje, że on się jeszcze będzie gorzej oglądał, więc jest to po prostu takie, no, może to być po prostu takie samobójstwo pod tym względem. Ale dziękuję Ci bardzo, to było bardzo, bardzo, bardzo miłe. Joanna Podgórska. W ubiegłym roku kupiłam w lipcu iPhone 11 Pro Max. W październiku wymieniłam go na 12 Pro Max i do dzisiaj żałuję tego zakupu. 11 Pro Max lepiej leżał w ręce. Kolor Gold również był dla mnie dużo ładniejszy niż 11 Pro. Bo był złoty, morelowy, złoto-morelowy. Tymczasem 12 Pro to szampańskie złoto. Przez to, że nie używam etui, nie dość, że tego, że narzekam, że brzydczy kolor, to jeszcze 12 Pro odgniata mi rękę i przy dłuższych rozmowie. I w przeciwieństwie do 11 Pro Maxa o miękkich liniach, mój nowy 12 Pro Max jest bardzo męski, wygląda jak telefon Drwala albo Terminatora. Owszem, 12 Pro Max to bardzo dobry smartfon. Problem polega na tym, że 11 Pro Max był tak samo dobry, ale ładniejszy. Poręczniejszy, nieco lżejszy, a używanie go nie sprawiało bólu ręki. To prawda, znaczy to mówiłem też w recenzji, że ta kanciastość nie jest taka super fajna. Nie każdemu musi pasować. Ja lubię, ale jakby dyskomfort taki ergonomiczny pod względem korzystania z telefonu jest zauważalny pod każdym względem, bo te krawędzie są ostre, te telefony są ciężkie, duże. Może przy telefonach właśnie mini jest to mniej odczuwalne. Myślę, że nawet dla mnie przy napadku 11 czy 12 czy 11 Pro i 12 Pro to nie byłoby aż takiego dużego problemu, ale tak jak mówisz, przy Maxach one są na tyle szerokie, że one zajmują całą dłoń i bardzo ciężko się nimi operuje. Myślę, że ta stylistyka zostanie z nami przez kilka lat, więc no problem jest taki, że niestety albo możesz wrócić do 11 Pro Maxa, albo liczyć, że 13 Pro Max będzie miał ładniejszy kolor i wtedy wsadzisz go tylko w przezroczyste etui, żeby aż tak bardzo nie uwierał te krawędzie w rękę. Bo dużo więcej opcji niestety nie masz. Smolar, witam Robercie, co sądzisz o wymianie iMac'a 5K 2017 na nowszy model z M1? Czy jest to obecnie opłacalne? Chciałbym się jeszcze odnieść do poprzedniego odcinka. Dobra, to za chwilę. Czy się opłaca? Polecam zerknąć sobie na moją recenzję M1, gdzie porównuję ją z moim iMac'iem, takim samym jak twój, 5K z 2017 roku, z tą chyba wtedy najlepszą 580 Radeonem, kartą 8GB, no i dorzuconym tam do 64 GB RAMu. Więc i ta była ta mocniejsza i 7, 4-rdzeniowa.
Więc chyba ta najmocniejsza wersja, nie wiem, czy tam nie był tylko jeden mocniejszy procek z wyższym taktowaniem. Więc chyba najmocniejsza wersja IM1 jest albo tak samo szybka, albo ciut, albo gdzieś tam dużo szybsza w niektórych zadaniach, w zależności od tego, co się dzieje. I tylko zmieniłbym tam, że jednak bym wziął 16 gigsów RAMu. No tylko no, ja stoję przed takim samym jakby zakupem, powiem szczerze, no bo już mam 4-letni komputer, który też pewno już gorzej sobie radzi, pewno chciałbym wymienić. Natomiast no nie zmieniam celowo na iMac'a z M1, dlatego że jest mały, tak? Ja nie chcę komputera, który będzie stał przede mną, tak? Ja jestem przyzwyczajony do dużego ekranu, to mi się wygodnie, mi się tak pracuje i nie chciałbym tego zmieniać. I czekam też coś na coś mocniejszego, więc ja nie wiem, znaczy ja bym nie wymieniał w zależności od tego, co potrzebujesz. Jeżeli nie masz żadnej takiej pracy, powiedzmy, kreatywnej, że masz renderowanie, jakieś obróbki, gdzie musisz mieć dużo mocy i tak dalej, albo duży ekran, gdzie musisz dużo rzeczy sobie porozmieszczać na tym ekranie, to myślę, że spoko. Natomiast jeżeli czekasz na jakby mocniejszą konfigurację, to jakbym czekał na tego nowego iMac'a, który wyjdzie właśnie jakby odpowiednikiem 27-calowego. Chciałbym jeszcze się odnieść do poprzedniego odcinka, który uważa, że podjadał wszystkie mózgi, podważa opinię takiego znawcy jak ja. Ja nie jestem znawcą, ja nie jestem z wykształcenia, powiedzmy, od, nie wiem, technologii komórkowych, czy ogólnie od jakiejś konkretnej branży. Ja, co prawda mam studia skończone Polibudę, czyli techniczne, mam magistra inżyniera, ale w programowaniu bardziej, bo programowałem bardziej układy elektryczne. Później 6 lat pracowałem w biurze projektów, projektowałem linie energetyczne średniego i niskiego napięcia głównie, więc rozmijało się, powiedzmy, to trochę z YouTube'em, ale to też nie jest tak, że jestem zupełnie po czymś innym i ten. Chociaż nie wiem, czy to ma jakieś większe znaczenie. No każdy wszystkiego idzie się nauczyć, tylko do tego potrzeba oczywiście czasu. Michał Smyk, jakie wrażenia po ostatnich przeciekach Pixelu 6 od Google? Sami pokazałem tył i aparat. No w 6 Pro robią wrażenie z ich oprogramowaniem, to ten zoom optyczny i cztery razy może być świetny. Jest na co czekać, tylko że z dostępnością będzie trudno. Jak się uda, to mojego świetnego 4XL zmieniam na 6 Pro. Znaczy, ja tak się nie zastanawiałem za bardzo, bo znaczy, ja nie widzę takich sensownych rozwiązań w sensie zooma w przypadku Pixeli. Mówiłem o tym wcześniej, oni mają świetne algorytmy i robią to cyfrowo jakby genialnie. Chociaż jeżeli są 3 obiektywy, to zawsze jest to dużo bardziej fajne rozwiązanie. Natomiast ja uważam, że mówiłem o tym w tych newsach, że ten procesor, ich Tensor, jest rzeczywiście dużo ciekawszą opcją, bo to może zupełnie zmienić postać rzeczy, jeżeli chodzi o postrzeganie Androida. Może się okazać, że Android zaraz będzie, nie mówię, że na poziomie iPhone'a czy iOS'a, ale generalnie wydaje mi się, że Google do tego dąży, żeby te urządzenia były dłużej wspierane. Te zadania, które są jakby dla Google'a ważne, czyli to przetwarzanie AI, jakieś tam wyszukiwanie obrazów, tak dalej, modelowanie czegoś w tle. Myślę, tak czuję, że ten Tensor został zrobiony właśnie po to, żeby te rzeczy były robione szybciej, bardziej efektywnie i mniej zużywały prądu. Ale czy tak będzie, to zobaczymy. No, ja powiem szczerze, że jestem bardzo zainteresowany Pixelem. No, pewno w Polsce go tak nie będzie, albo będzie znacznie później, natomiast jeżeli się okaże, że jest rzeczywiście jakaś tam petarda, to zawsze no, mam szwagra w Wielkiej Brytanii, to jakoś się uda to na pewno ściągnąć. Tak, zresztą Pixela 2 i którego to było, Pixel 2 XL, tak, to właśnie kupowałem w ten sposób. Jonathan, Robercie, czy śledzisz rynek komputerów all-in-one? Jeśli tak, to czy możesz polecić jakiś konkretny model? Co prawda nie celuję w iMac'a, nie ten budżet, ale czy jesteś zadowolony z użytkowania komputera tego typu? Powiem Ci szczerze, nie testowałem od wielu, wielu lat żadnego komputera tego typu. Ostatni komputer, który miałem chyba tego typu, to był Samsung jakiś, ale to Active coś tam chyba z 8 lat temu, kiedy jeszcze Samsung był z komputerami w Polsce. Więc ciężko mi powiedzieć. Widzę bardzo dużo i takich MSI-ów i widzę chyba Acery widziałem. Jest sporo tego, natomiast no pytanie, znaczy przeczytajmy pytanie do końca, bo może masz jakieś tutaj warunki brzegowe, o których warto powiedzieć. Przymierzałem się do zakupu laptopa, ale przyznam, że IO też mnie kusi. Pracuję w formie zdalnej i potrzebuję komputera głównie do korzystania z pakietu biurowego. Dużo piszę, a po godzinach do rozrywki, oglądanie filmów, raczej bez gier. Nagle mi oświeciło, że mój IO byłoby lepszy od laptopa, bardziej ergonomiczny do takich zastosowań z mojego dotychczasowego laptopa i tak korzystam głównie w formie stacjonarnej.
PS, dzięki za twoją pracę i poprzednią odpowiedź na moje pytanie. Pozdrawiam. Wiesz co, no dzięki. Powiem szczerze, że w przypadku IO niestety komputery wychodzą drożej. W sensie, jeżeli masz, no bo pytanie tak, jeżeli masz komputer teraz, który na przykład wystarcza ci specyfikacyjnie, no to dużo tańszą opcją będzie na przykład kupienie jakiegoś fajnego ekranu, nie wiem, Huawei teraz wypuścił jakieś super ekrany w promocjach, kupienie super ekranu, fajnej klawiatury i tak dalej i masz powiedzmy taki prawie IO, tak, czyli prawie all-in-one, to oczywiście musiałbyś sobie tam chyba kamery tam nie ma dokupić, ale głośnik jest wbudowany w tym monitorze, więc no pytanie, czy chcesz wydawać, no bo te IO jednak są dużo droższe przez to, że jest miniaturyzacja, jeżeli chcesz kupić podstawową wersję, to jeszcze nie ma takiego dramatu, natomiast jeżeli chcesz kupić bardziej skomplikowaną konfigurację, to na przykład te wersje kart graficznych, które są cieńsze, czy chudsze, czy węższe, krótsze, że przez to na przykład bez jakiegoś dodatkowego chłodzenia, że są pasywne, żeby były cichsze same urządzenia, to niestety wychodzi bardzo drogo i ja uważam, że tak relatywnie iMac nie jest jakiś super, super drogi, tak? W sensie, jeżeli mówimy o urządzeniu, które jest naprawdę dość wydajne, a jak sobie przyrównam M1, no to rzeczywiście trzeba było iść w jakąś i9 teraz w chwili obecnej, która rzeczywiście jest bardzo, bardzo mocna i tam jakieś 10 albo 11 generacji. Więc myślę, że jeżeli szukasz czegoś nowego, to pewno bym nie wyrzucał konkretnie iMac'a, tym bardziej jeżeli nie masz jakichś specyficznych aplikacji, które nie działają na iMac'u, bo będziesz się cieszył, na iMac'u byś się cieszył dużo większą ciszą niż w przypadku każdego innego komputera jednak. Bo ten M1 jest rzeczywiście no, bardzo ultra energooszczędny i nie potrzebuje, powiedzmy, nie wydziela dużej ilości temperatury przy takich podstawowych zadaniach. A jeżeli rzeczywiście budżet jest bardziej ograniczony, to ja bym zrobił jednak to w ten sposób, że do obecnego laptopa schowałbym sobie go gdzieś, nie, sprawdził, czy można tą funkcję wykorzystać z zamkniętą klapą. Schował sobie go gdzieś, gdzie nie będzie przeszkadzał, wyprowadził sobie tylko kable, ekran, masz klawiaturkę, myszkę i właściwie no, nic nie potrzebujesz więcej, tak? No, z tyłu masz wyjście od monitora też, więc można sobie to poprzepinać, więc to jest też super sprawa i wtedy masz czysto, ładnie, a w razie czego jakby nagle musisz gdzieś wyjechać, odpinasz wszystko, komputer bierzesz ze sobą, więc wszystkie dokumenty masz ze sobą, więc to jest też spoko. Maciej Kania, hej Robercie, czy różnica między ekranem 60 RGB i 100 RGB jest widoczna w zwykłym użytkowaniu? No przy takiej dużej różnicy tak, raczej nie ma różnicy jak jest 80 czy 90, a 100 RGB czy sRGB, ale przy takiej dużej różnicy jest na pewno, no zupełnie trochę inaczej kolory będą wyglądały, nie? Na pewno jeżeli chodzi o szczególnie obróbkę. Może przy filmach, gdzie są dynamiczne sceny i ciągle się coś zmienia i tak, to wszystko jest trochę takie porzucone, nie będzie to widać, czy przy jakiejś edycji dokumentów, ale jeżeli masz jakieś zdjęcia, gdzie coś tam, czy duży ekran, gdzie po prostu coś tam edytujesz i musisz zmieniać, to będzie na pewno widoczne. Znalazłem jednego gościa, który recenzował Lenovo i widzę, że w prawym dolnym rogu wyświetla się aktywuj system Windows. To znaczy, że w ogóle go nie kupił, czy kupił jakiś podrobiony. Możliwe, że czasami, znaczy jeżeli recenzował, to nie wiadomo też, czy to nie było jego, możliwe, że dostał taką sztukę bezpośrednio od sklepu, czy od producenta, to się zdarza, tak, no to są, różne są problemy. Natomiast jeżeli jest nieaktywowany, to znaczy, że nie jest wpisany chyba, albo jest wpisany klucz, ale jest nieaktywowany, ale nie, chyba nie jest w ogóle wpisany klucz aktywacyjny. Chciałem podłączyć głośniki, więc wieża do telewizora Samsunga, jest problem, bo nie mam żadnej reakcji. Kabel mam taki z czerwonym i białym końcówkami po obu stronach. Próbowałem w ustawieniach zmienić wejście telewizyjne na optyczne i nic to nie daje. I na pewno coś jest nie tak w telewizorze, bo jak podłączam do dekodera tym samym kablem, to wszystko dobrze działa. To możliwe, że po prostu w ustawieniach jeszcze w telewizorze musisz coś pokombinować, bo powiem ustawienia wejść telewizyjne. Ciężko powiedzieć, nie wiem dlaczego. Znaczy ja nigdy nie podłączałem nic do telewizorów. Kiedyś miałem jakieś tam soundbary od Samsunga i razem z telewizorami i to działało super, było bardzo proste, ale tak to generalnie no, nie podłączam. W sensie, nie wiem dlaczego, no, znaczy mam HomePoda podłączonego przy Apple TV, ale tak na dobrą sprawę to nie widzę, znaczy powiem szczerze teraz, nie mam czasu, żeby teraz oglądać powiedzmy na jakiejś wysokiej głośności seriale czy filmy, bo jak mam czas już oglądać serial,
to wtedy, kiedy dzieci śpią wieczorem i modlę się, żeby się nie obudziły, bo mi się nie chce wstawać, więc raczej oglądam po cichu albo na sławkach. Ale ciężko mi powiedzieć, co tutaj może być. Jeżeli tak samo dobrze podpinasz do dekodera, to okej. Okay. No, pytanie jeszcze takie, no bo jak podłączasz przez dekoder i masz jeszcze i masz kabel ten HDMI, który przenosi też przenosi oczywiście kabel HDMI dźwięk z dekodera, no to to jest tak jakbyś teoretycznie to powinien ten dźwięk też chodzić jednocześnie bez jakichś opóźnień, tak samo jak na telewizorze. Tak mi się wydaje. Czy się mylę? Piotr Jałow. Hej Robercie, czy znasz się na kinach domowych? Nie, niestety nie. Zastanawiam się nad kupnem kina domowego. Myślałem o głośnikach, klipsach z amplitunerem. Nie wiem, jakie możesz polecić. Niestety nic nie miałem. W sensie chyba nie miałem żadnego nigdy zestawu kina domowego takiego z prawdziwego zdarzenia. Miałem kiedyś jakiś multiroom samsungowy dawno, dawno temu, ale raz, że stare i nieprawda, dwa, że to nie był typowy zestaw taki kina domowego, więc nie będę wymyślał, tak? Znaczy ja bym pewno wziął coś takiego samego producenta albo jakiegoś znanego, jeżeli idziesz w jakąś wysoką półkę, a jeżeli nie, no to bym brał coś, co jest producenta telewizora, żeby po prostu działało bez żadnych problemów. Leciak, cześć, czy wypaliło ci się ostatnio jakiś ekran AMOLED? Zmieniam teraz telefon z Galaxy S8, w którym często używane rzeczy wypaliły się na ekranie już po roku. Czy coś poprawili w tej kwestii, na przykład Samsungu? Wiesz co, nie mam żadnego telefonu, na którym mógłbym to pokazać. Jest jeden telefon, do którego mam dostęp, ale też tak okazjonalnie, to jest mojego ojca, S9 z plusem, i tam widzę, że on ma niektóre rzeczy powypalane na ekranie. Ale to jest jedyny przypadek właściwie z telefonów, które... nie mówię tylko Samsungów, ale ogólnie z ekranów AMOLEDowych, gdzie coś takiego zauważyłem. Ninja Town 2, cześć Robicie, jak myślisz, za ile będę mógł kupić iPhone'a 12 po premierze 13? Ciężko powiedzieć, no za tyle, ile ktoś będzie go sprzedawał. Jeżeli chodzi o nowe telefony, to bym nie liczył na jakieś ogromne przeceny, bo raczej ani retailerzy, ani oficjalnie, tym bardziej pewny telefon w ogóle zniknie, jak znam życie z oferty Apple, więc jak ktoś chce na stronie Apple jeszcze kupić, to przed premierą proponuję. Oczywiście żartuję, lepiej nie kupować, lepiej poczekać. Ciężko powiedzieć, znaczy nie sądzę, żeby były jakieś giga promocje, raczej będą promocje od osób, które chcą sprzedać i kupić po prostu nowe, i wtedy bym szukał kogoś, kto po prostu będzie miał w dobrej cenie, i pewno tych ogłoszeń będzie na pewno bardzo, bardzo dużo. Marcin, cześć Robert, ostatnio na pytanie o foto smartphone do 3000 poleciłeś Samsunga S21. Dobra propozycja jest teraz moim faworytem. Spoko mi nie daj Vivo X60 Pro. Rozwij wszelkie moje wątpliwości. Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam. Vivo X60 Pro jest świetnym telefonem, jeżeli chodzi o foto i wideo, bez dwóch zdań, natomiast na pewno nie jest tak super systematyczny jak Samsung. Ja nie miałem jakichś tam świetnych warunków do robienia zdjęć X60 Pro, ale natomiast w żadnym jakby wypadku się nie zawiodłem. Gimbal jest świetny, to jest super opcja, natomiast wydaje mi się, że jeżeli chodzi o taką jakby takie zaufanie, że wyciągasz telefon, robisz zdjęcie i chowasz telefon, to po prostu z Samsunga to będzie zawsze pewność, że to zdjęcie będzie minimum dobre. Vivo X60 Pro miałem znacznie więcej zdjęć, które były jakieś takie nijakie, więc na to zwracam uwagę. Ale ogólnie foto smartfon świetny i w ogóle designem i wyglądowo, specyfikacyjnie też bez dwóch zdań jest jak najbardziej ok. No i wideo z tym gimbalem to jest super sprawa, tak? No bo to rzeczywiście widać, że to jakościowo i wieczorem też bardzo dobrze sobie radzi, jeżeli chodzi o zdjęcia nocne. S21 jest takim pierwszym rzutem, bo pewno tak sumarycznie wszystkie zdjęcia będą najbardziej interesujące i takie najbardziej ewentualnie gdzieś tam do wrzucenia. Natomiast myślę, że Vivo X60 Pro nie ma się czego wstydzić. W sensie to nie jest tak, że będzie to jakoś dużo gorszy telefon foto, a ma też dodatkowo kilka funkcji, o których mówiłem w recenzji, jeżeli chodzi o gimbala. Przemo A. Czołem Robercie. Trochę dawno nic nie pisałem, wystarczyło półtora miesiąca, a w F1 zdążyło już się tyle wydarzyć. Jestem ciekaw, jakie masz wnioski po ostatnich paru wyścigach. Oba wyścigi w Austrii oglądało nam się chyba przyjemnie ze względu na Maxa. Szczerze, byłem mega zdziwiony przewagą Red Bulla nad Mercedesem, a nawet tym, że Lando był w stanie z nimi walczyć. Znaczy, ja po cichu liczyłem, że to będzie taka tendencja na cały rok, ale widać, że już tak nie do końca. W sensie, ciężko też powiedzieć o jakimś tempie Maxa teraz na przestrzeni ostatnich dwóch wyścigów, no bo dwa razy go nie było prawie.
Kolejny wyścig oglądało nam się trochę gorzej, przechodząc od razu do sedna. Według mnie absolutną winą za wypadek ponosi Lewis, czyli Hamilton, i piszę to w pełni obiektywnie, jak się na tą sytuację zapatrujesz. Najgorsze były skutki tego uderzenia, raczej to, jak bardzo był jednostronny i nadal są i będą. Znaczy, możemy zobaczyć i po ostatnim wyścigu, i po poprzednim, gdzie Max też dostał i dojechał, że nawet bardzo uszkodzone bolidy są w stanie się prowadzić względnie dobrze, a jeżeli ktoś ma bardzo dobry bolid, to nawet te zniszczenia nie są aż tak mocno, znaczy na pewno wpływają, ale względem innych, którzy mają słabsze bolidy, nie jest to aż tak bardzo odczuwalne. Więc faktycznie było tak, że Lewis po prostu sobie jechał dalej, a Max zakończył wyścig. Moim zdaniem Max był z przodu, tak? W sensie, znaczy jakby główną zasadą taką jest, że liczy się, kto jest z przodu. Nie można się wciskać, więc jeżeli ktoś był z przodu, jeżeli po zewnętrznej go, bo tak było, że po zewnętrznej go składali się do prawego łuku, tak, jak dobrze pamiętam, i wyprzedził go już Max, no to Hamilton powinien tutaj ustąpić, tak, powinien się no, bardziej schować, a widać, że on tak niespecjalnie próbował ustąpić. Znaczy, mógł wejść w ten zakręt dużo bardziej ciaśnie, Hamilton on pewno stracił mu na tym prędkości, ale oboje z tego wyszli. On po prostu poszedł trochę po bandzie, czyli tak jakby jechał prawie na zewnętrzną tarkę, żeby po prostu jechać jak najbardziej optymalną trasą. GP Węgier to dla mnie zaraz po Baku najlepszy wyścig tego sezonu i mimo to sytuacji z oboma Red Bullami. Jak oceniasz to, co zrobił Bottas, a później Alonso i w ogóle ten absurdalny restart punkty Williamsa? No, punkty Williamsa, szkoda, że nie George. Znaczy, Bottas... Nie wiem, myślę, że się nie chce nawet jego komentować. Alonso jechał świetnie, w sensie naprawdę bardzo ładnie, długo się trzymał, długo się bronił. Byłem w szoku, bo jednak widać, że różnica jakby poziomów między urządzeniami jest, między tymi samochodami jest rzeczywiście wysoka, ale Alonso myślę, że radził sobie świetnie. Więc ogólnie też mi się bardzo podobał wyścig. Ten wyścig oglądałem też tak na raty, poprzedni też, bo byłem na wakacjach, więc... Oglądałem wszystkie, ale nie tak, jakbym chciał, że usiądłem sobie, mam ciszę, spokój, mogę sobie oglądać bez żadnych przeszkód. Niestety aż tak dobrze nie ma. Na chwilę obecną obie klasyfikacje nie wyglądają idealnie, ale mi się wydaje, że to jest piękno tego sportu. Po wyścigach w Austrii aż prosiło się o to, żeby dać Red Bullowi i Maxowi tytuł, a wystarczyły dwa wyścigi w Anglii i Węgrzech, żeby sytuacja zmieniła się o 180 stopni. Bardzo na to liczę, że po przerwie wakacyjnej nie będziemy mieli czegoś a la 2018, czyli comeback Mercedesa i spadku formy Red Bulla, a wtedy Ferrari. Pozdrówki moich wakacji. Dzięki. No, znaczy ja też mam nadzieję, że jakby będzie wyglądało to w drugą stronę, czyli że po prostu Max się odbuduje tak, że jednak rzeczywiście są na tyle mocni, że mogą dalej walczyć z Mercedesem. Czy powiem szczerze, boję się, że w przyszłym sezonie jakby to powiedzieć, mam wrażenie, że Mercedes tak mocno odpuścił ten sezon, jeżeli chodzi o poprawki, jakieś modyfikacje, bo się skupili tak mocno na przyszłym rocznym, gdzie są oczywiście zupełnie inne bolidy, że w przyszłym roku będzie dominacja Mercedesa dalej postępowała, więc liczę, że ten sezon, gdzie Mercedes za dużo nie zmienił, że jednak dostanie łupnia i ktoś inny przejmie tytuł i wygra klasyfikację i mistrza świata. Bo było po prostu fajnie, jeżeli to kilka lat z rzędu wygląda tak samo, to po prostu robi się to trochę nudne. Niestety. A jeszcze tak bardzo często w różnych decyzjach na Hamiltona, czy ogólnie na Mercedesa, patrzą jakoś tak z przymkniętym okiem. Nie podoba mi się to w ogóle też. No to takie też głupie trochę. No ale trudne, niestety. Dobra, to dzisiaj wszystko. 398 QT. Sorry, że sobota, a niedziela, więc miłego oglądania i miłego odpoczynku. Cześć, papa.